Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie pogratulować nowo wybranym i nowo zaprzysiężonym dzisiaj radnym, każdemu czy każdej z Pań z osobna, każdemu z Panów z osobna i Waszym komitetom wyborczym, bo tutaj są reprezentowane dwa komitety wyborcze, które, można powiedzieć, osiągnęły najlepsze wyniki, bo miały najlepszych kandydatów, kandydatki i kandydatów i uzyskały zaufanie wyborców dla swoich sylwetek, dla swoich kandydatur i oczywiście dla programu, które komitety wyborcze przedstawiły. Życzę Paniom i Panom Radnym, aby Wasze misje, Wasza służba na rzecz mieszkańców była naprawdę skuteczna i służyła tym mieszkańcom, żebyście byli doceniani i żebyście służyli po prostu tym mieszkańcom dla ich dobra, wszelkiej pomyślności i sukcesu. Gratuluję jeszcze raz Panu Przewodniczącemu Jerzemu Krycińskiemu objęcia tej zaszczytnej funkcji, bo kroczymy przez ten samorząd od 4 kadencji. Zaczynamy 5. w różnych rolach i bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę, Panie i Panowie, godny wybór. Rada Miejska postawiła na doświadczenie, postawiła na rzetelność, postawiła na pracowitość, postawiła na kulturę osobistą i też na lojalność. I to są cechy, które naprawdę w mojej ocenie bardzo dobrze wróżą na tą 8. kadencję 5-letnią. Chcę powiedzieć też, że jestem ogromnie zobowiązany mieszkańcom, wszystkim wyborcom, którzy na mnie zagłosowali, bo było ich naprawdę ogromnie dużo. 4320 mieszkańców oddało na mnie głos. W tych wyborach liczył się dosłownie każdy głos i za każdy głos, drodzy mieszkańcy, drodzy wyborcy, dziękuję, bo ten każdy głos, który oddaliście na mnie, ale też oddawaliście głosy na innych kandydatów, pokazuje, że w naszym społeczeństwie jest duża aktywność. Ponad 8700 osób wzięło udział w wyborach samorządowych. To jest rekord w historii tej gminy, kiedy wybory odbywają się w sposób powszechny na burmistrza. I to dowodzi, że zaktywizowaliśmy, mówię my jako samorządowcy, kandydaci, radni, obecni byli, zaktywizowaliśmy tych mieszkańców. I oni wyrazili to dla mnie poparcie powszechne, ale też jestem właśnie zbudowany tym, jak dużo osób poszło do wyborów. I musimy, myślę, że Państwo radni też to docenić, bo to jest wielka sprawa. To jest dowód na to, że demokracja w naszej gminie ma się dobrze, funkcjonuje. Ja osobiście też odbieram ten bardzo dobry wynik, mój osobisty, w pierwszej turze zwycięstwa jako docenę tej ciężkiej pracy, którą ja, mój zespół, radni, panie i panowie sołtysi w ubiegłej trudnej, bardzo trudnej kadencji dokonali. To jest naprawdę w taki sposób przeze mnie odbierane. Czyli warto ciężko pracować na rozwój tej gminy i dla tych naszych mieszkańców. Chciałem też powiedzieć, że bardzo serdecznie gratuluję komitetowi Razem dla Ziemi Średzkiej, Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Średzkiej, bo ja też startowałem z tego komitetu i tutaj zdecydowana większość pań i panów radnych z tego komitetu startowała i ten wynik, który został osiągnięty, 11 mandatów w Radzie Miejskiej, to jest naprawdę wspaniały wynik. To jest od 2002 roku najlepszy wynik, bo pamiętam wybory, też uczestniczyłem w wyborach w 2002 roku i wtedy ówczesny komitet poprzedniego burmistrza, pana Bogusława Kraseckiego, osiągnął 12 mandatów. I po 16 latach
praktycznie zbliżyliśmy się do tego, do tej magicznej liczby 12. To też dowód na to, że wielu tutaj radnych z ubiegłej kadencji, z tego komitetu zostało docenionych. To trzeba sobie tutaj powiedzieć. To jest duży, naprawdę duży sukces. Chciałem podziękować też wszystkim, którzy przyczynili się do mojego osobistego sukcesu. Dziękuję przede wszystkim mojej rodzinie, mojej żonie, która przez te lata, jednak lata, kwartały, lata ponosiła największy ciężar osobisty tej mojej wspólnej z wami, z samorządowcami działalności na rzecz tej gminy. To jest naprawdę wielkie wyrzeczenie. Ja to osobiście tutaj mówię, bo doceniam to. I tak samo dziękuję mojej rodzinie, matce, ojcu, bratu, bo oni też mnie ogromnie wspierali w tej i trudnej kadencji, i w tej kampanii bardzo złożonej, bardzo wymagającej. Dziękuję wszystkim radnym, kandydatom na radnych, wszystkim paniom, panom sołtysom, którzy mnie wspierali, wszystkim członkom naszego komitetu wyborczego, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że praca, ciężka praca została doceniona i te perspektywy, które roztoczyliśmy w kampanii wyborczej, mają szansę na realizację. Dosłownie, wiele by mówić, że każdy głos decydował. Zdecydowały pojedyncze głosy i to są pewnie, każdy sobie może teraz jakąś cząstkę tego przypisać. I o to chodzi w demokracji, bo takie sukcesy, takie wyniki budują motywację. Moja motywacja jest zbudowana, bo to jest silny mandat. To jest chyba jeden z najlepszych wyników, jeżeli nie najlepszy wynik w wyborach powszechnych na burmistrza Środy Śląskiej od 2002 roku. Szanowni Państwo, jeżeli już mówimy o tych perspektywach, to chcę powiedzieć tutaj w sposób jasny i transparentny i taki przekonujący. My w tej kadencji 2018-2023 mamy wiele wyzwań. Mówiło się w tamtej kadencji, że nie realizujemy typowych projektów kluczowych, chociaż je realizowaliśmy, bo takim projektem jest utworzenie gminnej komunikacji autobusowej, ale oczekiwania są znacznie większe. I myślę, że sobie warto teraz tutaj na wstępie o tych kluczowych, najważniejszych priorytetach powiedzieć. Budowa nowej szkoły podstawowej na Winnej Górze, budowa północnej obwodnicy Środy Śląskiej z nowymi rondami, wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tego komunalnego, i tego deweloperskiego, utworzenie dziennego domu seniora, dalsza rewitalizacja miasta i obszarów wiejskich. No i to, co wczoraj, o czym wczoraj pani Marysia Zachary mówiła na sesji Rady Powiatu, czyli przywrócenie szpitala powiatowego, gdzie liderem tego projektu musi być samorząd powiatowy, a wszystkie inne gminy, w tym oczywiście my jako gmina wiodąca, powinniśmy i musimy to wspierać. Tak jak mówiłem wielokrotnie, chcę to dzisiaj tutaj powtórzyć, że 50% wkładu i odpowiedzialności powinno być po stronie samorządu powiatowego, po naszej stronie 30%, a po 5% rozłożone na wszystkie inne gminy. I bardzo się cieszę, że w swoim pierwszym przemówieniu pan wójt, nowy wójt gminy Udalin, Wojciech Płaziuk, zaznaczył, że on też widzi potrzebę i widzi możliwość wsparcia tego projektu ważnego dla całego powiatu. My jesteśmy bardzo ważnym, silnym elementem tego powiatu, który ma integrować, który ma brać odpowiedzialność
ale który też ma wymagać od innych samorządów. Dziękuję Pani Marysi jeszcze raz za wsparcie, bo Pani Marysia Zachary, jako z jednej strony mój zastępca jeszcze do poniedziałku, zastępca burmistrza, z drugiej strony lider do powiatu, tak to trzeba powiedzieć, naprawdę ogromnie mnie w ostatnich miesiącach wspierała w samej kampanii, odciążając mnie od tej pracy. Kampania to też praca, to ciężka praca, przy czym nawet nie miałem możliwości zbyt długiego urlopowania, bo presja czasu, presja zadań była tak ogromna, że to wszystko trzeba było łączyć. Pani Marysia odegrała ogromną w tym rolę. Szanowni Państwo, myślę, że ta nowa kadencja to powinna być kadencja z jednej strony aktywności i tego Paniom i Panom radnym życzę, takiej rzetelności, takiej solidności i odpowiedzialności w planowaniu rozwoju tej gminy, w planowaniu budżetu, w realizowaniu budżetu. Chciałbym, abyśmy się tutaj, na tej sali, nie tylko tutaj, potrafili mądrze wspierać, bo to jest też istota demokracji, żeby się wspierać, żeby te racje swoje przedkładać w sposób kulturalny, ale i merytoryczny, ale też mówić o tym z przekonaniem. I chciałbym, żeby wnioski z tego sporu były konstruktywne, żebyśmy potrafili uprawiać dialog. Ja też oczywiście ze swojej strony deklaruję, bo wiem też, jakie są oczekiwania tutaj pan radny Artur Bogucki, obecnie przewodniczący Rady Powiatu, kiedyś o tym mówił, że czasami monolog nie służy dobrej dyskusji, więc będę starał się, możecie mi zaufać, będę starał się, aby było tutaj mniej monologów, więcej dialogu, ale też oczekuję od pani, panów radnych, że ten dialog będzie między wami, bo to nie tylko dialog między radnymi a burmistrzem, ale właśnie między wami. Reprezentujecie różne środowiska, różnych mieszkańców, różne poglądy na rozwój tej gminy, na funkcjonowanie tej gminy i to też będzie, mam nadzieję, głęboką wartość dodana w tej kadencji, ósmej kadencji 2018-2023. Chciałbym też zapowiedzieć, bo to 5 lat i długo, i niedługo, na pewno dłużej niż 4 lata, ale bez wątpienia to, tak widzę, przynajmniej taką wizję mam, to będzie miało swoje fazy. Pierwsza faza, nie wiem czy najtrudniejsza, ale na pewno bardzo odpowiedzialna. To będzie przegląd, porządkowanie zasobów kadrowych, bo żeby realizować cele, trzeba mieć najlepszych ludzi z możliwych i takich ludzi, którzy będą zmotywowani i będą lojalni. To jest, mówiłem dzisiaj w stosunku do pana przewodniczącego, o tej lojalności, ja sobie ją bardzo cenię, a jeszcze bardziej chyba cenię sobie umiejętność i odwagę w podejmowaniu różnego typu wyzwań. Ja jako szef stawiam momentami bardzo trudne wyzwania i szczególnie cenię tych, którzy potrafią te wyzwania podejmować i potrafią podejmować je skutecznie. Takim dla mnie najlepszym ostatnim przykładem jest pani, jeszcze raz wrócę, pani radna Maria Zachary. To takich współpracowników bym sobie życzył jak najwięcej, najlepiej wszystkich. Szanowni Państwo, więc ta pierwsza faza, taka weryfikacyjna, przeglądowa, wzmacniająca de facto nasz urząd, nasze jednostki, naszą gminę po prostu. Z drugiej strony ważna będzie aktualizacja dokumentów strategicznych. Wiemy wszyscy, że są plany inwestycyjne, wieloletnie są plany, strategie rozwoju gminy i to trzeba dostroić do tego, co nas czeka, czekają nas wyzwania. Z drugiej strony w tym pierwszym okresie też, on myślę, że potrwa kilka miesięcy, będziemy też
kontynuować czy kończyć te projekty, które w poprzedniej kadencji zakiełkowały, są w jakiejś fazie przygotowania do realizacji bądź są w realizacji, tak jak na przykład patrzę na panią dyrektor, rozbudowa przedszkola w Szczepanowie, to jest w realizacji, mury rosną i serce rośnie przy okazji. Także to jest ta pierwsza faza. Druga faza, myślę, że ona potrwa 1,5 do 2 lat, to będzie faza przygotowania projektów kluczowych. Wymieniłem te projekty kluczowe, szkoła, obwodnica, to są te dwa największe, myślę, jest jeszcze wiele mniejszych wyzwań, ale to myślę, że nie ma sensu tak szczegółowo o tym dzisiaj mówić, pokazuję te priorytety, więc będzie to faza przygotowania tych inwestycji, a jednocześnie faza takiego stabilizowania finansów gminy, takiego, można powiedzieć, łagodzenia pewnych napięć, bo tutaj nie ma zagrożeń, nie ma niebezpieczeństwa, natomiast są gdzieś jakieś napięcia i te napięcia trzeba będzie złagodzić po to, żeby się lepiej przygotować do tej ostatniej, trzeciej fazy, fazy finiszowej. To przy 5 latach to może być długi finisz. Natomiast ta trzecia faza to już powinna być i będzie fazą realizacji projektów kluczowych. Oczywiście, jak mnie trochę znacie, a myślę, że trochę mnie jednak znacie po tych 4 latach, słowo etapowanie będzie się tutaj przewijało co jakiś czas przy inwestycjach czy przy realizacji takich ważnych, odpowiedzialnych, też istotnie kosztowo wielkich projektów, ale to jest właśnie w ramach tej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia i wielu obszarów gminy, które musimy obdzielić pieniędzmi, obdzielić swoją uwagą, ale też w ramach tej równowagi w budżecie, w finansach, w tych wskaźnikach, które dla pani skarbnik odgrywają ogromną rolę, bo już jak tworzyliśmy pani skarbnik technicznie i tak z punktu widzenia metodyki, a ja merytorycznie w tych zadaniach inwestycyjnych, jak tworzyliśmy, to pani skarbnik odetchnęła z taką lekką ulgą, jak zobaczyła, że jednak ten budżet można zrównoważyć i nie zawsze jest jakiś tam wielki minus. Ten minus się pewnie pojawi, na pewno się ten minus pojawi gdzieś w trakcie kadencji, pewnie nie raz, nie dwa, może 3, no, ale to jest właśnie to doświadczenie, które ja jako burmistrz, panowie już, którzy są drugą albo piątą, albo szóstą kadencję, nie wiem, kto jest rekordzistów, bo jacyś rekordziści są. Czy tak jak tutaj widzę wiele nowych twarzy i myślę, że te osoby, które przyszły tutaj, też są z zainteresowania, ale też takie zbudowane tym, że można dać nową energię, tchnąć nową energię, bo te nowe osoby, szczególnie panie, będą z jednej strony łagodzić obyczaje, a z drugiej strony myślę, że każdy dołoży swoją cegiełkę merytoryczną. Tyle, szanowni państwo, na wstępie. Koniec tego monologu. Chciałem jeszcze raz wszystkim serdecznie pogratulować, podziękować za wsparcie, poparcie, za budowanie mojej motywacji. Zmotywowany musi być każdy. I radny, i pracownik samorządowy, i sołtys, i dyrektorzy, i kierownicy, i skarbnik, i sekretarz. Ja jestem zmotywowany, bo taką mam po prostu zasadę, że jeżeli się za coś biorę, czegoś się podejmuję, to robię to z ochotą, ale też z wiarą i daję z siebie tyle, co mogę. I to państwu obiecuję. Państwu jako radnym, swoim współpracownikom, wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego, czy na mnie głosowali, czy nie głosowali. Dziękuję bardzo.